Rozmawiamy z Maciejem Wojciukiem, nowym napastnikiem Radomiaka, 19-letnim zawodnikiem pozyskanym z Pogoni Siedlce. Cześć Maciej. Dzień dobry. Wszystko się zgadza? 19-letni młodzieżowiec, ambitny, młody chłopak, który przychodzi do Radomiaka się odbudować. Zgadza się. To co, jakie cele sobie tutaj stawiasz? Co się powiedz odnośnie tego, przede wszystkim, no bo mało grałeś wiosną, jesienią i tutaj w Pogoni Siedlce i chyba do Radomiaka przychodzisz się tak odbudować, złapać formę, troszkę pograć. No nie oszukujmy się, cel Radomiaka jest jasny, tak? Awans do pierwszej ligi. Chciałbym się w jakimś stopniu przyczynić do tego awansu, strzelić jakieś bramki, odbudować się przede wszystkim i złapać tą regularność w grze, tak? To jest dla mnie najważniejsze na tą rundę. No i najważniejszy jest cel, tak? Awans drużynowy. A cel indywidualny jaki masz, przychodząc tutaj do Radomiaka? No strzelić kilka bramek na pewno, przyczynić się do tego awansu, no i zaliczyć kilka asyst również. Dobrze, dobrze. A opisz tak siebie, jakim jesteś zawodnikiem? Jakie masz mocne strony? Może jakieś słabsze strony? Opowiedz trochę. Znaczy, lubię ciężko pracować, tak? Dużo biegam na boisku, staram się pomagać drużynie w defensywie. Na pewno muszę pracować nad grą głową, tak? Bo nie do końca to jest opanowane, że tak powiem, do perfekcji, tak? Jeszcze dużo pracy przede mną. Wiem, nad czym mam pracować i przede wszystkim chcę pracować, tak? Dobrze, Maciek, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy znasz tutaj któregoś zawodnika? Czy to wejście twoje do szatni było takie, można powiedzieć, proste? Ktoś cię tu wprowadził? Czy całkowicie wchodzisz do szatni, w której nie znasz nikogo? Znaczy, znam szefa wszystkich szefów, czyli Adriana Szadego. O, proszę bardzo. Adriana Szadego poznałem też chłopaków, co mieszkamy razem w hotelu, także no wszystko idzie w dobrym kierunku, tak? Myślę, że z resztą chłopaków też szybko się zapoznam i będzie fajna atmosfera w szatni. Dobra, jeszcze ostatnie pytanie. Jakie pierwsze wrażenie miałeś tutaj przychodząc? Chodzisz do szatni, rozmawiasz z trenerem, rozmawiasz z działaczami. Jakie pierwsze wrażenia? Bardzo pozytywne. Wszyscy są pozytywnie nastawieni, dużo żartują. W szatni, do szatni jak szedłem, to tak samo, dużo żartów, także no fajnie, fajnie jest. Jestem zadowolony. Dzięki Maciek.